Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. A idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: podąża przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego? Powstał, nie ma go tu. Zawsze ilekroć słyszę te słowa: nie ma go tu, to od razu w moim sercu brzmi piosenka chrześcijańska zespołu Nie ma go tu. Mniej więcej słowa brzmią tak: prawdziwie nie ma go tu, wstał, jak powiedział, alleluja. Przez krzyż i grób do życia gnał, by nam je dać. Uznajcie, bracia, przeto, że On Pan, On jedyny Bóg, w Nim miłość przenajświętsza, ta, co z trzech największa, nic w niej lęku. Cóż, bez lęku więc wyznajmy wraz: prawdziwie nie ma go tu, wstał, jak powiedział, alleluja. Przez krzyż i grób do życia gnał, by nam je dać. Czemu szukacie wśród umarłych go? Czyż nie mówił wam, że musi być wydany i ukrzyżowany Syn Człowieczy, by trzeciego dnia do życia wstać? Krew jego z grzechów nas oczyszcza wciąż. Któż potępi nas? W ogromie swej litości przywiódł ku sprawiedliwości Jezus tych, co wierzą, że On za nich zmarł. Przyjmijcie darmo łaskę, którą Pan z wiary daje wam. W Chrystusie wam wybaczył, zbawić przez Niego raczył Ojciec Bóg. Więc wśród narodów mówcie tak: prawdziwie nie ma go tu, wstał, jak powiedział, alleluja. Przez krzyż i grób do życia gnał, by nam je dać. Wiele jest piosenek o tematyce wielkanocnej, o zmartwychwstaniu. Ale ważne jest to, żebyśmy treścią zmartwychwstania żyli na co dzień, bo jesteśmy ludźmi powołanymi do tego, aby zmartwychwstać. Nie jesteśmy ludźmi głoszącymi śmierć. Jesteśmy ludźmi powołanymi do tego, żeby głosić życie. Pan Bóg po to zszedł z nieba na ziemię, aby nam dać życie, i prawdziwie działa w tych, którzy Mu zaufają, którzy otworzą Mu swoje serca, którzy pozwolą Mu się przemieniać Jego łaską, którą zresztą wysłużył w tych najważniejszych dniach naszej wiary. Więc ważne jest to, żebyśmy swoim życiem śpiewali: prawdziwie nie ma go tu, wstał, jak powiedział, alleluja. Przez krzyż i grób do życia gnał, by Tobie i mi to życie dać.